Puszczacie zakładnika. Twoją starą puszczamy, śmieciu. Siemano, ty fajna koszula. Byłeś w niej na dziwkach. Podnieś łapy do góry, bo ci wyjebie z kabury. Poddaj się, bo cię zabiję. Zabijecie. Bo się zaraz skaleczysz tą bronią. Siadam ci. Jak mówię, to mówię, kurwa. Pies z tyłu na motorze. Dwa psy. Zdalamy stąd. Nie wychodź, ręce do góry, już. Zjebany. Halo? Dwóch rozjebałem i jestem wolny. Dobrze. Zastrzeliłem dwóch. Skądź pierdolić, kurwa, już! Już. Wyjmuj kartę szybko. Kurwa, jakie dymy. Łapeczka do góry, nie zapominaj, siedźcie na policjancie, widzowie. I mam nadzieję, że się fajnie ogląda. Siemano! Dobry. Ty, mordo, weź mi zobacz na szybko, jak możesz. Prośba do ciebie taka. Bo strasznie mnie ta noga lewa jebie. Nie masz jakiegoś kremu, kurwa, bo choćby, wiesz, choćby miał zakwasy, a nic nie trenowane było, tylko ten ochraniacz na low kicki mam na nodze, to zdejmie. A ten, Matias? No? Ten to pomożesz tu mi, ten panu pomóc? No to musimy na ten, na klinikę wejść, bo na klinikę, tak niesterylnie jest. Tak? Szkoda, kurczę, no brudzi się taką kostkę. Woda w domu jest, kierowniku. Ja wiem. No wiadomo, ale... Ale o pacjenta trzeba dbać. No to dobrze. A co się stało? No mówię, no wstałem, przerzuciłem się na pierdala, ta lewa noga jak chuj. Jakieś skurcze, choćby wiesz, ja. Choćby jakie oparzenia. Wow. Ale on na wyra szybko wskoczył. Młody, weź podaj tenisek, dobra? Dobra. O, Adrian, raz, został patronem. Ćwiczysz, kurde, tak noga mi to robi. Ja sam dla siebie, kierowniku, żeby się czuć bezpiecznie na mieście, nie? A to jakiś MMA, chiński boks, brazylijski? Nie, MMA, trochę stujeczki, trochę barteru. Jak nie będziesz ćwiczył, to potem na starość będzie z brzuchem. Tak. Żeby na DC mieć patrona, no ten Łukasz, mieli nadać normalnie ten Angelo, Sukianek i ta reszta w tym roku. Dzięki, dowodzik? A, bo proszę. Proszę, ja tam kupiłem na 2 tygodnie, to jeszcze mam. No, warto kupować. Bo potem ceny są... No tam. Szczerze, prawda jest taka, że lepiej, żeby człowiek nie miał, to przynajmniej sobie zarobicie coś. Z fakturką ja będzie drożej. My kurwa, to zakładam raczej... te ochraniacze pierdolone. No my to raczej zarabiamy z... To są na golemniki berserkera te buty. O, jakiś ziomek do mnie napisał. No. Witam, dzień dobry, prokuratura. Siema. Co tam porabiasz? Bo nuda. Stoję pod strażakami, możesz po mnie przyjechać. Dobra, bo nie masz się czym dostać, tak? No nie mam. Dobra, bo ja sobie tutaj wtedy przyjadę i dokończę kurcik. No zaraz po ciebie wpadnę. To nara. Nara. Dzięki, Paweł, za pomoc jeszcze raz. Paweł, Witek, pozdro. Dziękuję za pomoc w kamerce. No. Wysiedź liczbami. Dobrze.
kurwa wariat. No, pierdolony. Od razu się pyta, czy porywany będzie, ja pierdolę. Puszczacie zakładnika, puszczacie zakładnika jednego. Najmłodszą osobę. Natychmiast. Twoją starą puszczamy, śmieciu. Puszczajcie jednego zakładnika. Ty się kurwa puszczasz. No już. Jak się pan nazywa? Czekaj. Podjadę do drugiej strony, wiesz? Stój w miejscu, bo mnie wpierdolić na minę. Nie ruszaj się. Masz nie jechać nigdzie. Jedź. Dobra. Nic nie zrobił. Jedź, bo będą jechać za nami, pajacu. Celiłem do nich, czaisz? Rodku, już spierdolamy. Tuj. Wysiadam z tej fury, jest szybą na nią. Sporo. Idziemy po BM-ę. Chcę się zostawić, nie? Ten dzwoniak. O co chodzi z tym, że nie żyjesz? Nie wiem. A co? Kto tak gadał? No Jerzy. No to wkręcał was. Co tam chodzi, że ona taka jest... Ej, ja nie żyję! Pojebało cię! Ej, co jest? Ja żyję! Duchy widzę, kurwa! Czyli jednak tego zmarzło. Czasajcie go za kłamstwa. Ale kurwa, czemu mi? Ja dostałem telefon dzisiaj stary. Pociąż się od każdego za karę. Bez pytania nawet, kurwa. Ja pierdolę, ale wiesz, jak się przeżywaliśmy wszyscy, stary? Nie. Ty, ja chuju. Już piłem za żołobę. Ale czemu ja chuju, kurwa, to mnie oszukano? Ja, kurwa, płakałem aż, rozumiesz? Tak, chłopcy no. Się przejmują. No. No tak. Ja już myślałem, że taki prezent dobrze mi dałeś, że stary. Wszyscy płakali, co mi się stało, nie wiem. No niby, kurwa... Samobój ja zjebnąłem. Ja pierdolę w życiu. To do mnie nie pasuje. No nie właśnie, dlatego byliśmy zdziwieni. Jakby kiedyś taka akcja miała miejsce, to nigdy. To zawsze jakby, czyjaś sprawa. Jakby powiedzieli, że wbiegłeś na komendę i zacząłeś napierdalać do wszystkich policjantów. To bym uwierzył, to bym uwierzył. Panie Stasiu, przepraszam. Ja do pana tak malutką informację mam, tylko tak na uboczy, jakby można było prosić. Kto to mówi? Ja to było podasz ręce. Właśnie, Jerzu, sprawa jest. To sekundkę pogadam i coś będziemy robić. Dobrze. Oczywiście, że tak. Poczekamy. Co tu się dzieje? Roboty. Panie Stasiu, no ja powiem tak. No ja po robocie lubię dorobić, tak wiadomo, nie wiadomo, nie? A co pan ale dorobić? No tak dorobić sobie pieniążki tam na boku, nie? Niekoniecznie legalnie. Ale przez to doszły mnie słuchy, że pana balacie szukali. I to było tak raczej nieprzyjaźnie szukali, nie? Więc pana ostrzegam bardzo po prostu, nie? Szukają my? No, tak słyszałem. Gadali, wow. Nawet mnie, pana nie widziałem. Mhm. No ja dobra, to dziękuję za informację. Nie widziałem jeszcze, nie szukałem. Nie a kiedy to było? Wczoraj albo dwa dni temu. A, no to nie, to już chyba nie aktualne. No ja mam nadzieję, że wszystko w porządku będzie. Dobra, no to dzięki. No jasne, nie ma sprawy. No. Ej chłopaki, jedziemy gdzieś. Dawaj, otwieraj tą betę. Mamy jeszcze jakieś auto, otwieraj, kieruj też. Dawaj. A co Jerzy będzie robił? Kawę jadą. Ty, gdzie ty się wpychasz? Telefon mam. No? Asiu, my jedziemy kurs zrobić, żeby kawę dorobić tej lepszej. Skończycie to w liście. No, będziemy się odzywać, jak skończymy za tym wszystko. Też podziałamy, nie? Dobra, cześć. To na razie. Jerzy mówił, tam te wszystkie chłopaki będą chcieli tworzyć robotę, jak kawę dorobią. A póki co, to może się zapaterywać w jakieś klamy, co? No właśnie, trzeba kupić. Ja mam, ale wiesz, na bojów to już tam kurwa zostało 14 na 12. Dobra, to kupimy. Ty masz 200 koła, czy nie? Tak, swoje ostatnie. No to ja bym ci jutro dał i byś sobie blachę zmienił w sumie. Bo jutro zmieniamy? No właśnie, to jest problem z tym zmienianiem blach. Czemu? Bo jak zmienisz, zaraz ci wytłumaczę. A teraz furę jedziemy na Abdula przepisać, a jest tu Grzesiu? Kurwa, ja mam na minusie, a i pan do chuj. No, koza. Jedź tą furę, to ubierze klucze, kupuje, nie?
kurwa. Dobra, to tam wypłacimy się. Dobra. Ci jeszcze spłacę tą furę, bo już nie mam na co zarabiać. Co zarobię, to tobie będę dawał. Pół miliona tylko klucze kosztują. No to ale żebyś ty też coś miał z tego, nie? A bez odstępnego chciałem. No chuj, coś ci się przyda, bo nie pracujesz. Kurwa, policja jedzie. Nie gadaj, że za nami. No, za nami, no. No kurwa, będziemy się strzelać. Pal gumę, bo ja się źle czuję. Abdul, może ktoś się przesiąść, bo ty tej fury nie ogarnisz, to będziemy mieli spędzać. Jednocześnie jestem zadowolony, że coś się dzieje, ale czuję, że oni... To jest taki szlamu. Dawaj bombimy go, dawaj go bombimy. Nie mam spluwy, kurwa, tak. Przesiadamy się, czy nie? Ile mamy spluwy? Dawaj się przesiąść, szybko. Patrz, jak odjeżdżają od razu. Dobra. Się boją, skurwa. Dawaj. Byki. Nie no, za szybkie, kurwa. Zostawcie łapę do góry, już jest 1600. Ładuj po zaworach, ładuj, śmiało. O. Siemano, ty fajna koszula. Byłeś w niej na dziwkach. Podnieś łapy do góry, bo ci... Krystian, 5 złotych. Siema, Rafon, co tam u ciebie słychać? A niosę mojego ojca tu najebanego spod Lewiatana właśnie. Zobacz, do bagażnika go wrzucam. Dziękuję za donate. Ty powiedz coś tym zakładnikiem. Jest, no słyszycie, co tam słychać? Co tam słychać? W porządku w sumie. Ale chcesz, się, chcesz się z nami zabrać w podróż? No, nie mam wyjścia chyba. Wygodnie? Ja tam poduszki ci położyłem dwie, bo dbam o zakładników. Jest git. Ja dbam serio o zakładników. I nie porywają, u mnie normalnie masz poduszki, kurwa, kocyk. No, kulturka. Pięciogwiazdkowych traktowanie. A masz wodę do picia w rogu. No, bidonik taki mały. Z rureczką. Gumową. Zaraz cię dowieziemy, nie będziemy zapierdalać jakoś szybko. Ty, ziomuś, rozkurwiłeś nas w powietrze, no jak to tak? Jesteś pracownikiem kawiarni? Stasiu, powiem ci tak, kurwa. Dobra, zamknij pizdę, jaki Stasiu, kurwa. Kuj go. O, tak go na ręce weź, jak masz. O, mu kurwi z dupy. Siadaj z nim po prostu. Czekaj, ja wsiądę. No to nieźle się odjebało, nieźle. Dawaj tu. Zadzwoń do Mieczysława, żeby ich wziął. Do siebie, do auta. Niech da GPS-a. Kto? No, Mieczysław. My nie będziemy tak jeździć z nimi. Oj, nie chciałem tak zrobić, miałem sobie. No. Dobra, weź tego tam, daj mu i tego. Arci to normalnie nie chce wsiądzie. O! Kurwa, ci otworzy drzwi. Nie, to ja już was teraz chyba kojarzę po tych autach. Kurwa, chłopak, roboty winęliście, ja pierdolę. Chodź, wsiadaj do tyłu. Ja pierdolę, kurwa. Bardzo żadnej roboty, zapierdolę. Do tyłu. Christian, 12 złotych. Rafon, zmniejsz trochę wiadomość donate'ów, bo inni nic nie widzą. Dobra. Ta, pięknie będzie w chuj. Gdzie na Krystianku? To dawaj dolary. Dawaj dolary. Co tu robisz? Nie, sprawdzałem, co to za chłopiec. Mietek. No? Ty słuchaj mnie teraz uważnie, no. Tylko słuchaj. Ja mam dzisiaj strasznie wysoko, kurwa, oczy, wiesz? Mam prawie 300 oczy, nie? No. To nie wiem, czy wam pomogę, bo w każdej chwili może być, kurwa, kosmos, nie? Aha, na razie stoisz twardo. Na razie stoimy, czekamy tutaj w trójkę, nie? Dobra. Dlatego mówię, że jak coś, to wiesz, może być, kurwa, problem ze mną, nie? Dobra.
No, to w porządku. No. O kurwa. Pojebało cię tym Abdulem. Gdzie są zakładnicy? U mnie, Mietek ich ma. Mietek ma dwóch i dwóch jest pod telefonem. Dobra, czyli szukamy to. Żeś mi furę rozjebał, stary, żeś odjebał teraz. O! To się odpierdala, ty, głowa mnie boli. Zaraz na szpital będę musiał jechać. Co ci zrobiłem? Co to było? Ale że co ja ci zrobiłem? Kto we mnie tak zajebał? Pani... Głowę się kręci. Pani Joanna. Jaka Joanna? Carlson. Nie tam stoi. Kopci mi się, kurwa. Kopci mi się, ojciec. No prawy mam. Czekaj. Dobra, to ja szukam zakładników i dam wam chipsa. No to daj naprawkę. Dam wam od razu dwie. Kurwa, debil jakiś jebany. No lokal. Ale jak on tak mógł? To niemożliwe. No co, pa ten. Widziałem akurat cię do tyłu poczułem. Ale z taką prędkością. Ta. Z taką jakim cudem. To niemożliwe. Poddaj się, bo cię zabiję, zabijecie. Poddajesz się? Bo się zaraz skaleczysz tą bronią. Siadam! Jak mówię, to mówię, kurwa. Jedź, jeba ci. Do gościa celuję, człowiek, jeszcze ci mówi, że się skaleczysz. Tak. Dobry. To ten, spadliniarz pewnie. Chuj mi obchodzi. Nie wiedzą, że to ja. Ja tam maskę się dla Krzysia. Ty, jaki bojówki. Wiesz, czemu strzelałem? Bo nie posłuchali mnie. No to telefon. I przez to, że nie przesłuchali i wyjęli telefon, tego nie widziałem, a to później. No ale miał czas. Przez to, że mnie nie posłuchali, myślałem, że auto jest nabite, że zaraz we mnie się wysypią, mnie najebią. No to strzelałem w obronie własnej. W kierowcę. Dobrze zrobiłeś. No kurwa. Jeszcze chłop ci wypyskował. Dawaj, PM-ką jedziemy. Trzeba szanować życie, kurwa. To się będą, kurwy, honorem unosić, że kim oni to nie są na mieście. Chuj mnie to chodzi. Normalna sprawina, ty. Porywam na napad, kurwa, i chuj. Czy oni nie wiedzą, że to Stasiu, nie? To mogą się domyślać, tylko... Tylko się nie skalecz tą bronią zaraz. A to te? Zajbali z dupa. Czekaj, podjeźdź. No spokojnie, nic nie zrobiliśmy. Maski sobie pościągajcie. Halo, o co chodzi? I proszę ty na pobocze zjechać. Jasne. A, dymy będą. No poczekaj jeszcze, bo tu policja nas zatrzymała. Weź trzeba pójść w dół i podwodnieś. Psy nas zatrzymują za darmochę, stoimy. Maskę sobie zdejmie. A przypał będzie? Nie wiem, no... butelkę wody, Stachu, chyba nie. Zatrzymywaj ręce. Jedziemy po żarcie, no, maska no, no. I jesteśmy gotowi. Dobra, hej. Kurwa, ja nie chcę klamy tracić. Szyby proszę puścić. O, popuść szyby, bo tutaj pan prosi. Chwila, bo tu korbotronik jest, nowy samochód. Przemyłem łapy wodą. Szyby proszę opuścić. Opuść. O, dobra. O. Co się dzieje? Coś się stało? No, co panowie robili przy tamtym BMW? Kiedy? Tym dużym, ich piątka. No przed chwilą cię czas mijałem, widziałem wszystko. No ale to teraz... My tylko... Nie, czekaj. Przecież my teraz dopiero przejechaliśmy obok. Nie. Kręciłem się wokół was, kręciliście się tam w kółko. Taki BMW 50 tu jeździ. Nie, tam wtedy byłem w M4, proszę pana, czarne, a nie Alpina. M4 czarne. Tak. Cholerka. No może mogą się pomylić, choroba morska. No proszę pana, te samochody są z tyłu praktycznie ja idealne. Ja powiem tak, jechaliśmy i słyszeliśmy co nieco. Co pan ale słyszał? Proszę mówić, co pan słyszał. No, co pan proponuje tutaj za lekką 60? Ojej. Nic. Ja panu powiem, co to było. To było BMW M4 czarne o rejestracji XX-Kosa-XX. XX-Kosa-XX. Dobrze, tak. Dziękuję panu za informację. Oczywiście zapamiętamy to. Proszę.
I proszę tutaj dobrych chłopaków nie zatrzymywać. No właśnie, no my tu dobre do pracy ale jedziemy. Gdzie tam? W GPS-ie pracujemy. No dobrze, to proszę jechać do roboty, roznosić kawę, żeby obywatele mieli energię no, do pracy. No i o to chodzi, jecha, dziękujemy. Jecha. Miłego tak dnia jest. Życzę. Do widzenia. Do widzenia. Naturalnie nie, trzeba. Ja chciałem powiedzieć, że tamte do mnie strzelał. Ale fajnie było ich rozkurwić. Szkoda, że jeszcze drugiego nie dojebałem. Ty, to nasz jest. A ty coś laskę mu najebał. Tak. Ty gdzie on jest tą BM-ką? Strzeliłem ją w cyce. Bo miała to, silikony zrobione. Silikony ale miała. Ten brabus był od nas. Serio? O, lewo. Mercedes, kurwa. To, ale tam dwóch zakładników, widzisz? No w naszym. A po nas oni są? Mietek jeździ. To Mietek jest czy nie ten? Po prawo, Mietek, no. Po prawo spójrzcie. Mówię ci kurwa, na prawo patrz, na prawo patrz. Aha, dobra, biegnę, no to biegnę. Tam ich od... Mówię. Kurwa, chodź. Spierdalają, chodź. Chodź, wróć. Potrącili go. Co oni spierdolili? Potrącili gościa. Biała BM-ka z tyłu, biała BM-ka, dawaj. Biegnie z tyłu, chodź. Noga. A żeś pan we mnie biegał. Dawaj tu. Szybko, za bagażnik. Przyjmijcie tamtą furę. Tamtą furę bierzcie. Do tamtej, ty, dziecko. Dobra, tu mam. Serę podmienimy, wsiadaj. Gdzie kierowca, kurwa? Zawika, tu zaraz będzie ten. Gdzie kierowca, kurwa jest? Wyparował kierowca. Bierz, idę do Mercedesa, będę woził. Będę skitram się. Słyszysz, Grzesiu, idź montuj. Ja się skitram. Co mam zrobić? Montuj zakładników, ja no się tak, skitram. Tak. Tu masz. Siemano! To jest... To Mietek? A to Mietek. Zajebałeś ich, tych co uciekali? Dobrze. Do bagażnika go ładuj, do siebie tam. Do siebie do bagażnika. Tomas. Ej, to mamy tak, trzy, czterech. Czterech i już możemy robić. Dobra, to robimy, żeby nie przedłużać im. Co robimy? Humana, mamy już wszystkich. Mietek, kieruj swoim pojazdem. No to jedziemy na maski do was. Garaż, piątek. Tu mamy zajęty bagaż, hopie. Chyba. Mamy zajęty. Wrzuć go do tyłu, do fury. A, dobra. Daj, au, kurwa. Długo włóż do białego, do białego. Dobra, postaw go, bo się pierdoli się. Zaraz będziemy. Jakiś, nie wiem. Dychol. No do białego. Otwórzmy drzwi i go wsadź, no. Ja sobie poradzę, zostaw go. Dobra. Drogo włóż. Panowie, o co chodzi? Za mną chodźcie. Że ty ogarniasz bardziej od Mietka? Tak, tylko teraz to i tak nie było szybko, umiem szybciej. Wiedziałeś to? Tak, zaraz będą gonić Mietka. Mietka i jego Mietka będą gonić. Panie w białym, jak mi nie otworzy pan... Otwieram ci, Krzysiek, auto. Pan, dobra, to. Szybko. Drugie auto wyciągajcie jeszcze, pakujcie. Wieście do fury dzieciaka, resztę. Do mojej? Tak. Nie ma tu mojej fury. Skąd ma tu kurwa mać! Pies z tyłu na motorze, dwa. Dwa psy. Spierdalamy stąd. Te psy przyjechały. No to bierz BM-kę swoją szybko. Nie ma, no gdzie, kurwa, przecież jej tu nie było nawet. Przecież chowałeś ją tu. Nie było jej tu. Nie, no to idź tam pomóż dla Jerzego. Pasy tam zapnij. Ładuj się. No do Bogaja czy gdzieś, kurwa, wsiadajcie. Panie w Masterlica dał radę pas zapiąć. Zapnijcie im pas. Ale kurwa, dym. Już, koniu.
Patrz, kurwa, tam ci na psy zadzwonili, nie? No, konfidenci. Lepsza jakość, co? Na tym aparacie niż na tej, kurwa, pierdolonej kamerce. Bala się o szamani makowca. Przedali nas, kurwa. Chuja widać z tego bagażnika, daj spoty. Kurwy, nie złapycie nas, frajerzy jebani. Trzymaj się, Kubar. Krzycz do nich. A ty, nie, nie wkurwia ich, bo musimy jeszcze dojechać. O, o, dobra, rozjebali się dwóch. Tak, rozjebał ich. Już chuj. Już zrabowani zostali. Kurwa, zaraz umrę w tym bagażniku. Zaznacz mi stadion, ktoś. Aż, sorry. A już, kurwa, się ten... O kurwa, co to było? Kurwa. Kurwa, ja żyję. Co ze mną? Co ze mną? Nie wychodź. Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, już. Zjebane. Halo? Zjebałem dwóch psów, uciekam na szczytkach. Na górce jakiejś, muszę się schować. Ale gdzie dokładnie? Miejscu no wysyłam, ta. Wysyłam. A, dwóch rozkurwiłem, no. Halo? Dwóch rozjebałem i jestem wolny. Dobrze. Zastrzeliłem dwóch. Na solówkę. Dwóch i do mnie jebało. Jebało. Chłopie, zacząłem fikołków się nauczyłem. Parkera ćwiczyłem na macie. W klasztorze i się ogarnąłem. Rozjebałem ich jak dzieciaków. A gdzie reszta jest? Nie wiem, jedzie po mnie Abdul. Dobra, dobra, to ogarnę. Dobra, czekaj, trąbi. No dawaj na ojezdnię. Co to zrobiłeś? Zestrzeliłem dwóch gliniarzy. Tu są na dole, tu w prawo. No widziałem. No, no jestem free. Mów dla Abdula, niech jadą od razu na muzeum. Dobra, zbierają tych psów, pokaż mi ich, jakich rozjebałem, pokaż mi. Ale was rozjebałem, kurwy! Serio, to ich potrzebujecie? Tak, to oni, to ich rozjebałem. Na solówkę sam byłem, nikogo nie było. Wszyscy na patykach uciekli. A ja postanowiłem jebać do nich. Na muzeum, żebyś jechał.
Forma wraca. Mówił, że muzeum. Tylko jeszcze co naprawimy to. Się słabo czuję, postrzelili mnie troszkę. Ale wytrzymam, kurwa. Ty, ale my nie wjedziemy tą BM-ką tam. No tutaj stój. Rozjebałem dwóch gliniarzy na solówkę. Tylko daj mi dzieciak klucze do nich. Balasi podjechali, zaczęli do mnie jebać, ty. Ej, ja bym jeszcze chciał to naprawić. No daj mi tego. Jest klucze. Full tutaj. Klucze mi daj, Ale to jest pełne, naprawione. Ale klucze. No już, kurwo. On musi za kierowcą siąść. No. Czekaj, nie dałem ci, zjebało się, chodź tu, nie. No, git. Zamknij. Dwa naboje mam. Ręce. Ty. Nie, bo tam sobie zabrałem. No to. Ty pomagałeś strzelać? Tak. To nie ja rozjebałem dwóch gliniarzy? No wszyscy ich rozjebaliśmy. We dwóch? W trzech chyba. Czyli byli obijani od każdego? Tak. Ja fikołki robiłem. Zajebiście. Widziałeś te fikoły? Robiłem fikołki takie, że chuj. Takie kurwa na bok. Dobra, czekajcie, trzeba zakładników rozebrać. Czuję się fatalnie i mam tylko dwa naboje. Rozkujcie zakładników, muszą się rozebrać. Bo ich policja skojarzy. Nie chcecie panu mi dać prowadzić? Jestem szefem w prowadzeniu, kurwa. Jestem rajdowcem jebanym. No, spokojnie. Na pierwszym lepszym zakręcie kałuży i nie ma pościgu, panowie. No ale trzymałem się, do mnie strzelał, nie strzelano. Tych zakładników? Co? Muszą się rozebrać zakładnicy. Czemu? Bo ich policja widziała, jak się dali do nas do auta. Takie dostałem info. No to już rozbieramy, pomóżcie mi. To trzech tylko mamy? Pek. Możliwość wolnego odjechania, reszta to pieniądze. Dobra, skąd pierdolić, kurwa, już? Już. Panie, jak ja dostałem w szkole jedynki, powiedziałem mamie, że koledzy też tu mamą, mówię, a ty nie jesteś jak inni. Więc nie chcę tego helikoptera. Dobra, dwóch! No. Dwóch im puść, im dwóch! A co to jest to CS03? Bo on jest na tej czarniejszej liście jeszcze bardziej. Ten ziomek już nawet nie pracuje w psiarni, ten Jack Mills, ale dobra. Bo tutaj panowie się bardzo denerwują. Trzeba by mi pomóc. Co ty na to, żeby był jedynkę w pościgu? Dobra, to dwóch wyjdzie. Wyjdzie dwóch. I z ostatnim my wychodzimy. Mocny argument. Tutaj twarde negocjacje. Bym proponował. Dobrze. No to wychodzi dwóch. Jest superancko. I zaraz będziemy rozmawiać dalej. Dobra, dwóch aut. No, śmiało. Nara. Nary. Witam serdecznie, kurwę łysą. No co? Yes. Tam słychać? O, ja nie pytałem. To nie ty? Nie. Poszarpać cię za brudkę jebaną? A ja cię mogę za tyloczki wytarmosić. Za chuja masz mnie wytarmosić, śmieciu jebany. O, yes. To po napadzie. Kurwa, kocham to wszystko. To jest patologiczne, patologicznie się robi. To jest piękne. To było oczywiście w ramach takich żartów, nie? Negocjacji. Tak, ja lubię takie rzeczy gadać. Negocjacje to były. I po napadzie będzie ciągane. Ktoś komu, nie wiem kto komu. Dziś będzie ciągane. To trzeba donegocjować jeszcze. Proszę pana. Panu nie za ciężko w tych butach? To co jest do kopania Low Kinga. To są ten lewy przynajmniej do Low Kinga. Te ćwiczę. Okej. Kiewicza? No kurwa, takich typów bym chciał mieć cały czas przy sobie, nie? Ja chuj. Kiedy możemy chodzić? Takich dymy kręcił. Teraz, nie ograniczajcie się. Jak cholera. Dymy bym kręcił non stop z takimi ludźmi. Do niego trzeba zadzwonić, zobaczyć czy to... Dobra. 900-035. Wyjmuj kartę szybko.
Halo, no pan odbierze. Ja? A nikt nie dzwoni. Wyjął kartę. Wyjął kartę szybko. Kurwa, jakie dymy. Jakieś pomyłkę chyba. Namierzyć trzeba. Namierzyć, kurwa, nas na satelitę wklepać. Już masz przejebane. W ciebie to jeba. Za ile wychodzimy? Ej, podałem psu jego numer i ja mówię do niego, wyjmuj kartę i szybko wyjął. Za ile możemy wychodzić? No czekamy. Przedać po kolegę. Jeszcze zadzwońcie na ten numer, co dawałem. 900-05. Abdul ksywka. To ja bym chciał 9035. Pana Babyface'a chciałbym sprzedać. Mogę już podejść do drzwi? Abonent niedostępny, niestety. Bo wyjął kartę, wycwanił się. A idzie namierzyć w satelicie, normalnie. 905. A ten w Babyface'ie nazywa się Jarosław Kuruczyński. Dobrze, dobrze. To dobrze, w ciągu minuty wychodzą państwo to już żądania. 20 są sekund. 20 sekund, a właśnie, no to. Dobra, zakładnicy do mnie na lewo, okej? Okay? Oczywiście, na oczywiście. Dobra, tu jeszcze elegancko. Przebywa Jerzy Chmura. Jerzy Chmura tu przebywa? Tak. A który to? Ten z X-ami na masce. Numer dobra, mogę podać. Numer podaję do niego. Idzie kartę chować. 337761. Nie mam telefonu. 337761. Dobra, bo my wychodzimy. Dobra, idziemy. Idziemy. Wychodzą na pasnicy. No, Jerzy jedzie na motorze. To gońcie Jerzego na motorze. Ja jadę moją BM-ką jadę, nie? To moja BM-ka jak coś. Siadać. Ja nie ruszałem. Abdul. Bałcie pierdolę. Ja se kręcę. Bałcie gadać. To. Piździe mam, to na jedno wyjdzie, czy nam się uda uciec, czy nie. Jak nas złapią, to i tak wszystko idzie się jebać. Taka jest prawda, jakby nas złapali, to na to samo wyjdzie, a pewnie nas złapią. Nie no. Może nie złapią. No może nie, ale i tak te informacje, oni nie mogą w to uwierzyć, bo kto normalny by takie rzeczy gadał. No właśnie, to by że jebnięty jakiś. To pokręcił bekę z nich, nie? Śmiesznie było, powiem ci szczerze, że mnie brzuch boli aż. Chłop tam dzwonił, już miałem odebrać i zmienić. Dobra, dymy, nie? Dawaj na miarę na kierowcę krzycz, Dali. Żeby zadzwonili na telefon. Do Lisa niech zadzwonią, do Lisa. A ile na coś w środku? Już my uciekamy. To dawać ich na kurwimy. Ja jestem na strzała, ale... A mogę ich nakurwiać. Ej, weź tak zwolnij, ja powiem, żeby dali numer do siebie, bo chcę zadzwonić. Dajcie numer do siebie, panowie z policji, ja zadzwonię, dajcie numer, dyktujcie. Zapomnij. Nie chcę dać numeru. A, bo tam jest ten... Kto? Jack Mills? Spermowłosy. Jack Mills? Nie, jak on ma? Mills, no. Czekaj, to dzwoni, to mu powiem, bo ksywę, on się wkurwi. Daj, zwolnij, leciutko i tak ucieknie. Spermowłosy! Siema! Siema, spermowłosy, siema! Uważaj, nie bij w dupę. Zabiję was, kurwa, jak was złapię. Co ty nam możesz zrobić? Mam to na GoPro. Mamy nagrane twoje groźby. Trzyma, Krzysiu, rób zastawkę. Idziemy do Ajadu. Do Ajadu, no. Dzwonimy. Ale pośpiesz. Dzwonimy do Ajadu z bodykanem. Dawajcie, bo nawet się nie usiadł. No, nie możesz tak szybko jechać. Zwolnij, bo cię podam do sądu.
Daj numer do siebie. Cicho, cicho, cicho. 046. Jak? 04? Dobra, dobra, dobra. Jaki numer? 04? 65, 6. Jak on mówi? 65? 04? 04, 65? 69 chyba. 65, 69. Dobra, dzwonię. O kurwa, dzwoni. No, co tam? Co mówi? Twój kolega najlepszy, który cię właśnie goni. Siema. Siema. Co tam? Chillera jest, utopia. Ile na zagrożenie macie? Dobrego kierowcę macie. Dobry tak jest, 230. To najlepszy nie, no. Na wyspie, on ma 10-0 z policją. Serio. Ile? 10-0 ma z policją aktualnie. 15-1. Tak. Jezu, żebym ja liczył. Słuchaj, ile pościgów zapałem pod rząd. On ucieknie, bo my zastawę ogarniamy, wiesz? Zastawę ogarniacie? No. Co ty kurwa no jak zastawa, to pewnie ogarniacie, ale to takie coś też się liczy? No, liczy się. A to musisz w pizdę teraz przycisnąć, bo już nas zgubicie. No bo macie szprzałka, kurwa. No nie, my 250 jedziemy, to jak, kurwa? O, uderzyłeś, uderzyłeś. Uderzyli, uderzyli. Uderzył, ty debil, uderzył, uderzył. Uderzył tym milsem. Widzisz, jak dobrze go rozkojarzyłem? Wykurwiłeś. Czemu się rozłączasz? Wykurwiłeś dzwona. Czekaj, 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 zadzwoń. Albo jednak nie zadzwonię zaraz. Wykurwiłeś ty, słuchaj. No co ty? No przecież wiedziałem, za wami. Rozłączyło. To nie ty jesteś. No nie, no bo ja mam za wolną furę. Tak? No. Bombić was czy nie? Bo tak myślę, was dwóch to bym rozjebał, myślę. Co ty w ogóle gadasz? Przecież dostałbyś taką przekopę, kurwa, żebyś jeszcze przeprosił. Dostałbym, bo jestem na liścia teraz, ale koledzy dobrze się pizgają. Tak? No. Dobra, to słuchaj, umawiamy się tak, wystawiasz trójkę kurwa kolegów najlepszych na mnie jednego, dobra? Tak? No. Taki jesteś kozak? Nie ma problemu. Ale my kałacha mamy. No nie ma problemu. Ja mam C4 w bagażniku. Tylko raz do ciebie strzelę. Słyszysz? C4 mam w bagażniku. O, to już problem jest, C4 akurat. No, i co teraz? Być problem. I co teraz? I tak cię zabiję. Serio? No. A wiesz czyj to numer takich, w ogóle? Takich jak ja to... Namierzysz mój numer, nie? No, nie wiem czy mi się będzie chciało schodzić na piętro niżej, żeby cię namierzać, szczerze. Tak się zaraz złapię, to po co? Wyluzuj, wyluzuj, ja to dzwonię... Przecież łapię cię, łapię cię. Ja pokręcić, kurwa, zwałę porobić. Zaraz no wiem, no ja też. Zastawę będę miał za kilometr. Tak? No. No dobra, dobra. Na tunelu, czy gdzie? No, na tunelu, a co tam słychać tam w ogóle u ciebie? No, jadę sobie, nie? Za wami. To dobra, zjedź teraz na drugi pas. Jak to ty? Na drugi pas? No, weź poruszaj się na boki autem. Nie, no bo jeszcze kurwa zgubię pocik i nie, co no poruszaj się dwa razy znaczy, w prawo. Nie, poczekaj, bo nie rozumiesz. Dobra, to ja nie jestem... ty jesteś, to nie ty, blefujesz. No bo ja jestem drugi za nim. Dobra, dobra. Bo mam wolniejszą furę. Dobra. Obwalił w chuja to nie on. Od razu wiedziałem. On jedzie w tym, co się rozjebał wcześniej. Ty mam jakąś zastawę czy coś, bo to idealny moment. Zastawa jest, ale będzie w mieście. No ale ktoś on nas sprzedał. Myśli, że na tunelu. Co on sprzedał, chłopie? Ty, a ty chciałeś zrobić rejkę P1 dzwoń czy P1 dzwon? No i co widziałeś? Dzwoń. Cześć, dzwoń. Dzwoń? Tak. Kurwa. Ale to git, bo jakbyś miał dzwon, to by ci kazali zmienić. Czemu? No już nie można tak. Ludzie już przesadzali z tym. Co tam? Nie, bo nas zgonią jakieś seł, jak ja jadę full speedem, to chłop nas przegania na trójce, nie? Zastawkę mamy zaraz mieć jakąś. Tylko... Czekaj, zaraz to... A tu uciekłeś, tak? Dobra, bombimy ich. No to git. Dobra. Zastawkę jeszcze. Ja wysiadamy na zastawie i bombimy. Nie. Ja nie mam klamy, ja to mogę.
do bagażnika wejść. To mi się odbija ogóreczkiem. Starego ogóreczkiem. No był dzisiaj kiszony ogół. Stary mi kisił dzisiaj krytyka. Czemu tak zajebał w nas jebany debil? Bo za szybko jedzie. To wiadomo, gdzie ta zastawa ma być. Ja wiem, gdzie jest, ale jeszcze tam nie jadę. No jedź póki. No, miałem mówić, póki jeden radiowóz jest. W sensie, no jeszcze nie jest gotowa, on mi zadzwania, będzie gotowa. Gotowa? To twój stary krak z palasami. To jest kozacki tekst. Och, to nie skręca, nie hamuje. Kurwa, do dupy jest auto. Ja dwa naboje, ja mam 10 na 12. 22 naboje. No powiem tak, fura gwizdo, ale kierowca pizdy. To ty gadasz, najlepszy. Chyba jeden dzwon w latę. Jak najmniej tych znaków, kosz. Ja nie koszę znaków. Wydaje ci. Uważać, uważać, bo jadę do pracy. Spoko, Mati. Dwa blue screeny na jednym live'ie, ty czaicie to? Porażka.